Witajcie, moi drodzy, w symulatorze wyławiania śmieci. Ja jestem Vigo, a przed wami gra Raft. Raft, która polega na tym, aby sobie łowić wszystkie śmieci, które zalegają w oceanie i abyśmy z tych śmieci, żeby te śmieci wytwarzać na nowe materiały niezbędne do przeżycia. Dzięki temu mamy większą łódkę, czyli tratwę tytułową. Wyławiamy, robimy sobie, widzicie, jedzonko, łowimy rybki, robimy sobie skrzyneczki, różne filtry do jedzenia, zwiedzamy malutkie wysepki, z których pozyskujemy jakieś surowce, jak drewno, jak arbuzy, ananasy, mango. Możemy też zatopić się troszeczkę w otchłani i zbierać rzeczy, które są pod wodą i jakoś po prostu żyć. Odwiedzać wyspy mniejsze, później większe, dowiedzieć się, co się tak naprawdę ze światem stało, dlaczego wygląda, jak wygląda. I jakoś przeżyć po prostu. Survival. Na razie jest dostępny rozdział pierwszy i drugi. A więc z tego, co widziałem w trailerach, dostaniemy się do jakiegoś wielkiego miasta. Bo przedtem mieliśmy w rozdziale pierwszym mieliśmy wyspy, gdzie mogliśmy walczyć właśnie z niedźwiedziem. Mogliśmy walczyć z różnymi zwierzętami. Teraz dostaniemy się do miasta, gdzie będziemy walczyć chyba, z tego, co pokazuje nam rozdział, trailer, z robotami. Robotami. No, ciekawe. Dobra, my chyba z tej wyspy wzięliśmy wszystko tak naprawdę. Co chciałem w tym odcinku zrobić, to troszeczkę chyba poeksplorować. Ale właśnie, tutaj mamy takiego pana, który krąży i krąży. I fajnie by było. A tutaj patrzę, co mam jeszcze do jedzenia. Dobra, jakoś jeszcze żyć możemy. Tu mam tratwę. Jakby ten pan mi tak... Ops, jest. Nie szkodził za bardzo. To byśmy sobie pozwiedzali podwodne krainę. Ale że on tu bardzo dużo krąży, może być niebezpiecznie. Fajnie by było go dziabnąć i go zabić. Nie wiem, ile już nie pamiętam, bo wczoraj grałem chyba. Ale nie pamiętam, ile tak naprawdę życia mu zostało. Czy to jest tylko nadziabnięcie? Tam pływa skubaniec. Ups. Czy jest mocno poharatany? Czy nie za bardzo? Ups. Dziabnął mnie. No i dziabnął mnie skubaniec. No to była taka mała niedogodność. To tu zrobiłem. Dobra. W takim razie wytwarzamy. To wszystko mamy na razie. Przynęty na ryby. Słuchajcie, jakbym przynęty zrobił, to bym do skrawek ziemi się przydał mi. Stół badawczy musimy zrobić, jak nic, no to już robimy. Łóżeczko proste. Plastik brakuje. Gwóźdź. Niestety. Stół badawczy, moi drodzy. Ojojoj, gdzie ja ten stół badawczy? Wiem, gdzie znam go. Z tej strony. O, tu. Przy skrzyneczkach. Niech się tam gliczuje. I teraz możemy wytwarzać nowe rzeczy. Co możemy powkładać? Odpadki? Zbadaj. Linę? Zbadaj. Zbadaj. Co jeszcze? Naucz się dywan robić. Pięknie. Co jeszcze możemy zbadać? I chyba tak też zrobimy. Po prostu pobadamy różne rzeczy. Tutaj jest jedzenie. Jedzenia się nie bada. Rybeczkę zjemy. Od razu. To się bada. To się bada. To się bada. To się bada. Plastik chyba się bada. I to się też bada. I będziemy to wszystko zbadamy. Będziemy mieli dużo rzeczy do wytworzenia nowych. Miejmy nadzieję. A więc to się nam przyda z powrotem. Piaseczek niestety tylko... Nie? Ok. Plastik. Zbadaj.
O ty gnojku! No i zniszczył mi. No tak coś czułem, że coś mi tutaj podgryza mnie. A może bym go zniszczył już, nie? No dobra. To jeszcze nie mogę zbadać miedzi. Chyba za szybki, za prędki. Za szybko chcę to zrobić. Ale mogę na pewno. Zbadano? Zbadano? To też jeszcze pewnie nie mogę. Nie, to już mogę. Ekstra. Kamień. I zbadaj kamień. Pięknie. Linę zbadałem. Piasek to zbadałem na pewno. Linę zbadałem. Tego nie wiem, dlaczego nie mogę zbadać. Aha, bo to trzeba przetopić chyba najpierw, żeby zbadać. No go, okej, dobra. Wszystko inne odkładamy do... Tu jest jedzenie, to ziemniaczka wrzucimy. Dobra. I surowce z tej strony. Wszystkie. Jak tylko będę mógł. Mam tylko jeden plastik. No niech plastik nawet przytrzymam. Bo po co mi on w tym? I to też przerzucę. Te rzeczy pojedyncze przerzucę. To zostawię sobie. Trzeba by było łóżeczko zrobić najprawdopodobniej. Teraz zobaczcie, będę śmiecił. Cyk. Cyk. Nie róbcie tego nigdy. Ale ja muszę śmiecić, ponieważ inaczej nie przetrwam w tej grze. Proste łóżko. Proste łóżko potrzebuje 4 plastiki, których nie mam. Plastiku niestety na tej wyspie nie dostanę. Jest, słuchajcie, ciemno. Teraz pytanie. Albo odpływam i zbieram śmieci, albo ruszam i wyławiam wartościowe rzeczy. Nie. Pierwsze co, to sobie rybki złowię. Przynajmniej jedną. O, pływa skubaniec. Jak ja bym go tak zniszczył, to bym mógł sobie połowić, nie? Makrela jest dobra. Weź dziabnij moją tratwę jeszcze raz, proszę ciebie. To bym go wtedy rozwalił. Mamy 2 makrele, to się przyda. I się mi zniszczyła. Niestety, ale... Zniszczyła mi się wędka. Też jest kłopot. Napełnimy wodę. Niech się robi. Weźmy sobie dzidę. Wiem, że można tak wytajmingować, żeby go dzidą ukuć. Albo nawet jak przypływa, to można go dziabnąć. Gdzie jesteś? Ja cię zniszczę. Ja wiem, że ty niedługo zdechniesz. Żebym ja wiedział, gdzie ty jesteś, gnojku. To bym cię zadzidował. Zaraz zobaczymy, gdzie on jest. O, jest tu. Gdzieś. Nawet nie wiem, gdzie on był. Skubanie są przez tekstury przepływa, nie? Nie wiem, czy też taka moja... Czy takie moje też zachowanie, jak na przykład skacze do wody, czy to sprawia, że on przestaje atakować moją tratwę. Bo ja bym chciał, żeby on zaatakował ją, abym mógł go wykończyć. Gdybym miał plastik, to bym sobie zrobił łóżeczko i wtedy bym tutaj wszystkie rzeczy, które są przy tej wyspie, bym pozbierał. Dobra. Słuchajcie, moi drodzy, no... Zobaczymy. O, jest! Łapie.
Ale nie, on jeszcze, jeszcze trochę. On jeszcze trochę, moi drodzy. Jeszcze trochę trzeba go dziabnąć. Chyba, że w innej wyspie. Spędzimy trochę czasu. Dobra, chodź. Chodź. Kurczę, mało życia już. Trzy albo cztery gryzy i płomienie. Szkoda. O, świta już. Przetrwaliśmy trochę. Jest tam, pływa skubaniec. No chodź. Już ledwo dycham. Tak się chyba nie da go dobrze zatimingować, jakbym chciał. No nic. Słuchajcie. Łóżka niestety nie zrobią, nie mam plastiku. Wędkę mógłbym. Drewnianą włócznię na razie nie. Tutaj nic nie mam. Mokra cegła. Piasek 2. No nie mam, mam tylko jeden piasek. Dobra. Zrobimy inną sztuczkę. Mam tylko jedną deskę i ten, ale chyba mogę w tym wziąć ze skrzyneczki. Trzeba złowić rybki. Bo wy na pewno już mówicie, ależ jesteś idiotą. Zrób sobie, człowieku, zrób sobie, człowieku, Jezu, jak to się nazywa? No, taką z rybek, taką jakby pułapkę na rekina, nie pułapkę. On po prostu to zjada, ale to musi być okoń chyba. On to się tym zajmie, on się tym zajmie, będzie to jad, a ja w tym czasie będę mógł sobie nurkować. O właśnie, jeszcze jeden okoń potrzebny jest. Nie wiem, czy to się robi z jednego, z okonia i makreli. O ty gnojku, pływasz tu, widzę cię. No i mamy dwa okonie. Przynęta na rekiny, tak się to nazywa. Dobra. Teraz gdzieś, gdzie nie będę łowił, tu. O! Jest. A my szukamy skarbów. Kurde, tu nic nie ma. Co to jest? Ruda metalu. Dobra, on sobie... Ja już się duszę i umieram pięknie. Za głęboko zszedłem. Ja szukam piasku i gliny. Pytanie, czy on się jeszcze zajmuje? Tak. Tą przynętą, super. Dalej mogę pływać. Mam statystyki kiepskie już. Zaraz pójdę do... O! He! Dziabnął mnie! Ała! Wszystko straciłem. Skubaniec. A miałem tyle wspaniałych rzeczy.
O ty gnoju, zobacz, ja sobie rybkę zjem. Teraz, tak? Teraz, gnojku. Kurde. Nie mogę wyjść. Och. Ależ ja jestem mądry. Taką lamę zrobiłem, że ja pindolę. Dobra. I tyle życia, nie? Tyle życia. Płyniemy. Kubeczek. Naprawdę. Włócznia. Hak. Tyle rzeczy miałem przy sobie. Dobrze, że jedzenie mam jeszcze. I parę takich rzeczy. Ależ to było brzydkie z jego strony, no. No trudno. Dryfujemy. I zbieramy wszystko jeszcze raz. Ale mi smutno się zrobiło. Tyle pięknych rzeczy miałem. A jeszcze się połachciłem na te odpadki, no. Mogłem niestety dać sobie z tym spokój. Mogłem wyłowić tylko tam parę rzeczy, wrócić na tratwę i bym żył, bym coś miał. Ale chciałem wykorzystać sytuację. Jego niedługo pokonam, jak do wyspy innej dopłynę, to go pokonam. A na razie dryfujemy. Szkoda, że nie ma muzyczki, zawsze mnie to denerwuje. Dryfujemy, łapiemy co się da. Niestety pierwsze odcinki takie będą, że trzeba mnie dryfować, łapać i tyle. Starać się przeżyć. Beczuszka, nie dam rady. A, no i tak, no oczywiście. No oczywiście. O, liść dostałem tylko. I trochę więcej rzeczy. Subcio. Deseczka. Ach. Nie dał rady. Liść. Plastik. Jest. Subcio. Kurde, same liście dostałem. W tamtej pierwszej beczce były same liście, ty. Dobre. Chyba, no bo kurczę, nie było żadnej plastiku, deski, nic. No dobra, mogę zrobić sobie już hak? Mogę. Dobrze. A teraz sobie ten hak połóżmy na pierwszy slot. I łówmy. Wszystko. Co się da. I znowu użyjmy sobie w taki sposób. Beczuszki płyną, subcio jest. Plastik, proszę cię bardzo. Dziękuję. Kolejny plastik mój. Ekstra. No to chodź. Dobra. Nie wiem, czy ja chcę. Tak, chcę. Nie, za chwilę. Nie rozumiem tego, ale miała być muzyczka cały czas. Ustawiłem, że brak przerw między muzyką. Ale to nie tak nie działa. Jednak są przerwy pomiędzy muzyką. Pięknie, kamień, ziemia, brawo. Pić mi się chce, muszę kubek zrobić, za mało plastiku najprawdopodobniej. Jest wyspa kolejna, widzę kątem oka. Niestety nie mam żagla, nie mam wiosła. Czy ja mogę zrobić wiosło? Mógłbym. Kotwicę? Nie, kotwicy już nie zrobię. Za mało kamienia.
No i subcio, nie? Drewno, drewniana włócznia. Pić mi się chce. Mam na szczęście arbuza. To się napije. Odłóż arbuza. Weź sobie rybkę. Usmaż makrele, bo ona ci się przyda. Okej. Woda niestety. No już się zrobiła, ale niestety. Kurczę, jak ja bym tam dopłynął na tą wyspę, to by było super. Taka duża, ładna. Takiej jeszcze nie widziałem z takim czubkiem. Musiałem tak ustać, żeby mnie nie zniosło. Czyli najlepiej z tej strony właśnie, żeby mi się prąd mnie znosił na wyspę i żebym nie odpłynął. Może by się udało. Piękna wyspa, ciekawa. Z tej strony tak jakbym... Zaraz. Nie zaraz, prąd płynie w tamtą stronę. A ja zamiast łowić... Jak ja płynę wtedy? No nie, płynę tak jak deski, czyli muszę w tą stronę od wyspy. Znaczy nie płynę jak deski, tylko w przeciwną stronę do nich. Czyli jak sobie tutaj bym desk postawił pod tratwę, to bym nie znosił prąd gdzie indziej. Chyba, nie wiem. Może to jest marnowanie. Bardzo teraz wolno, ciężko mi płynie się, czyli dobrze jakbym tam muszę ustawić sobie tratwę. Dlatego nie mogę praktycznie się ruszyć, odpływam. Ja sobie zniszczę wiosło, zanim tam podpłynę. Już to widzę. No, już mi się niszczy wiosło. Nie dam rady tam dopłynąć. To jest pod prąd, niestety. No, już mi się niszczy wiosło. No dobra, może chociaż tutaj. Nie dam rady, nie mam kotwicy, żeby zakotwiczyć. No już. Niestety. Ach, ale mnie prawie dziabnął. Deski brakują mi. No nic. Była sobie wyspa. Po co? Zniszczyłem tylko wiosło. Ale płynę prosto na to. Też dobre. Ale mi zeżar skubaniec. Młot mogę zrobić? No mógłbym. Ale co to da, jak nie mam desek? Ciężko na tej wyspie samemu, na tej tratwie. Co innego, jak się gra w kilka osób, nie? Co innego, jak się gra w kilka osób? A w ogóle zapomniałem włączyć tego. Jesteś przednim zwiadowcą. Tratwa jest twoim domem, hak jest twoim przyjacielem. Jeśli tratwa rozpadnie się, posukładaj ją. Jeśli stracisz hak, zrób sobie nowy. Jeśli wszędzie... Widzisz tylko wielki błękit, to znaczy, że nie uważasz. Mając odpowiednie części, możesz wszystko zmontować. Podążaj za każdym sygnałem radiowym, nadaje się, to znaczy, jeśli nadaje, to znaczy, że jest pod powierzchnią, nad powierzchnią. Czekajcie. Muszę tak robić, bo mi brakuje wszystkiego. No właśnie. Ajajaj. Ale jest dobrze. Coś tam zebrałem. Coś tam zebrałem. Beczki były. Już nie sięgnę beczki. Raczej nie.
No niestety. Płynie atakować. Brakuje mi deski. Kurde no. Duposie. Co za gnojek. Co za gnojek. No nie dam sobie rady sam na tej tratwie. Niestety, samemu jest bardzo ciężko. Uszczuplił mi tą tratwę już dosyć mocno. Kurczę, taki progres miałem i tak mi, kurde, skubanie zeżar. Ja się na nim zemszczę jeszcze. Pokonam go. Mała wyspa znowu. No oczywiście. Fajnie, ale czy ja tam dopłynę? Tam bym chciał dopłynąć, może coś bym wziął. Jeszcze pić mi się chce, nie? Arbuzik. Dobra, tak płyniemy. Może uda mi się. Kurczę, nie uda mi się. Też za dużo woda jest. No nie no. Za bardzo mnie znosi. Nie uda mi się, Holender, nie uda mi się. Ach, tak by było przyjemnie wejść sobie na... Aj, za duży ten. Kurczę. Tak by było przyjemnie tutaj ustać. Tutaj stanąć tą zatoczkę, żeby mnie nie znosiło. Ale niestety. Niestety. Zobaczcie, było sobie życie. No, niestety mi się nie uda. Od razu mi odpłynie łódeczka moja. Czy może wskoczę po jedną rzecz? Po co? Nic nie ma. Nie dałem rady nic wziąć. Nic nie znalazłem. Takie życie. Jest mi smutno. Smutno, bo umieram. Chyba sobie ziemniaka ugotuję. Makrela mam jeszcze. Dobrze jest. To ziemniaka jednego mogę wsadzić na ruszta. Niech się robi. Makrele zjem. I nic, i łowimy dalej, cokolwiek będę mógł złowić. Szkoda wyspy. Naprawdę progres beznadziejny. A było tak ładnie. Było tak ładnie, wywiady. Już były, już widziałem te flesze. Przetrwał na wyspie. Na wyspie na tratwie. Dał radę rekinowi. Takie miały być wywiady, a to dupa. Nic. Poległ. Zjedzony przez rekina. Takie nagłówki w gazecie będą. Nic, symulator, jak mówiłem przedtem, łowienia śmieci, wyławiania śmieci, a jak? No jak ktoś lubi takie zabawy, no to sobie niech... Trzeba oczyścić ocean w końcu, no co? Ktoś to musi zrobić, tak? Równie dobrze to mogę być ja. Zobaczcie, ile tych śmieci pływa. Wiem, że jest ciemno. Wiem, będziecie mówić, ciemno, włącz sobie latarnię jakąś, zrób. Zrobiłbym, jakbym mógł.
A ty sobie zjedz. Tak, zjedz sobie ten fragment. Zjedz sobie. Na zdrowie. Skoro ci tak zależy na tym. Kurczę, mam kolejną. Wyspę. Może na niej mi się uda przypłynąć tak, żeby mi nie ściągnęło mnie. Albo sobie zrobię żagiel w końcu. Też nie dam rady do niej dopłynąć tak, żeby mi zablokować łódkę. Tratwę. Czy jak to tam nazwać. Fajnie by było. Żeby chociaż zerwać. Ja nie mam siekiery nawet, nie? Ach, szychanie. Ale chociażby jakieś owoce zebrać. Jakieś owoce chociaż. Zaraz się zniszczę. Kurczę, w zatoczkę wpłynąć. Ludzie, nie dam rady. Jakbym tak w zatoczkę wpłynął, może bym się troszeczkę... Jest tu coś? Ananas? Pewnie już odpływa moja. Tak. Arbus? Arbus? Aj, no i musiał tu być. No musiał być skubaniec. I tyle z rzeki tej. Ale przynajmniej mam arbuza. I ananasa. Umieść deskę. To sobie zjesz jeszcze. Ziemniaka pieczonego. Kurka. Ale jestem zły na tego gnojka. Młotek. Trzeba go zrobić. Plastik mi jest potrzebny. Kamienna siekiera mi jest potrzebna. Wszystko mi jest potrzebne. To też mi jest... Nie! Jezu, po co drugi? Trzy młotki stworzyłem. Ja pierdzielę, jaka lama. Trzy kur... Nie, normalnie nie mogę grać w tę grę już. Nie mogę grać w tę grę. Trzy młotki głupek stworzył. Czy ten człowiek jest mądry? Nie jest mądry. Trzy młotki. Czy on ocipiał? A tak się cieszyłem, że bez śmierci grałem. I dupa, i musiał się pochciwić, zachciwić i musiał chcieć złapać, kurczę, tego. Jeszcze więcej odpadków. No i dupa, i go. Rekin pożar. Takie. Piękne, kurcze zakończenie. Swojego życia. Zjedzone przez rekina. Beczki sięgnie? Nie sięgnie. Nie. Deseczki może się nie. Oj. No cóż, życie. Życie jest takie po prostu. Raz na tratwie, raz pod tratwą. Deseczki łowię, bo niestety nie mam. Ach.
Ej, no czemu nie złapałeś jej? Jo, dzięki. Och. Już bym je złapał rekin, ale co tam? Prawie. Coś się złapie? Nic się nie złapało. Naprawdę, dupa się jeden. Naprawdę. Gin. Masz. Niestety. Musiałem wykorzystać deski w ten sposób, bo inaczej to już niedługo będę nic nie będę miał. To trzeba wykorzystać deski w taki sposób. Później trzeba zrobić sieć. Jak sieć zrobię, to będę łowił więcej rzeczy. Ale żeby zrobić sieć, co ja to ja nie wiem, co ja muszę mieć, żeby rozpoznać, jak się robi sieć. Wpadnie? Nie wpadła. Wpadnie? Wpadła. Super. Piękny symulator łowienia śmieci, naprawdę. No ale git, no git, no już jakoś przeżyjemy. Deski same wpadają ładnie. Kurka. Plasticzek. Też wpadnie pięknie. Dobrze. Ile tych śmieci na tej wodzie? Ja cię nie mogę. Ludzie, co wy robicie? Ja tak naprawdę to ja wiem. Znam historię, fabułę trochę tej gry, więc. O, hak mi się zniszczył, brawo. Mam nowy i git. Teraz tak, więcej arbuzika sobie będę kiedyś tam hodował. Jak będę duży, dobrze rozbudowany, to sobie będę hodował. A na razie to sobie będę kilka ziemniaki wcinał. Właśnie. No git. Masz surowego ziemniaka, zrób wędkę, jak stoimy z wędką. No mógłbym zrobić. Dobra, już jest coraz lepiej, już mam wędkę. Czy mogę zrobić to? Raz, dwa, trzy, mogę. To już jest dobrze. Liny nie potrzebuję. Wiosło mam, żagiel mógłbym zrobić. 20 liści. Ale liście? Ja miałem chyba, moi drodzy, prawda? Deskę dołożę. Liście ja mam 20, dokładnie. Ale czy ja potrzebuję jeszcze? Jeszcze ważną rzecz przecież potrzebuję, moi drodzy. Bo potrzebuję kubeczek. Kubeczek też mam już ekstra. Jestem w domu. Dobra, to liści 20, czyli mogę zrobić sobie. A jeszcze łóżko chciałem prosto zrobić. Gwoździ 3. Wędka, siekierkę muszę zrobić. Liny 2. Ale jakbym sobie żagiel postawił. Tylko gdzie ja go postawię? Kurde, przegapiłem deski, te beczki. Ta się wpadnie chociaż? Nie wpadnie. No trudno. Zająłem się pierdołami. Wędka. Łowimy rybki. Szkoda mi tych beczek.
Surowy sum. Brawo ty. Tylko, że niestety to nie zrobię na tym małym ruszcie. A kurka. A nie chcę przecież. Ja go dopiero przy wyspie dziabnę. Ja go dopiero przy wyspie dziabnę. Liście. Brawo. Ta pala czy coś tam pięknie. Dobra. Cyk. Jestem głodny. Okej. Okay. Gdzie jest mój ziemniak? Ja chyba nie podniosłem go jeszcze. To zjedzmy go. Ona, ta rybka dużo daje. Ta chyba. Więc ją połóżmy. I niech się robi. No dobra. Słuchajcie, jest dobrze. Damy radę. Przeżyć. Widzę tratwę. Gdzieś tam widziałem tratwę kątem oka. Zaraz zdobędziemy beczkę, mam nadzieję, kolejną. O ty. No przez te fale może być problem z beczką. Jest, złapałem. Świetnie, pić kubeczek. Napij się wody. Wypij. Weź wodę i zrób. Ekstra. Dołóż deseczkę, niech się rybka robi. Nie, no jest dobrze, moi drodzy. Jakoś przeżyliśmy trochę. Tego dupka za chwilę pokonamy. Jakbym sobie zrobił maszt, no to by było git. Czy ja wlałem wodę? Wlałem. Czyli tą wodę mogę wylać. Okej. Okay. No, odzyskałem praktycznie dużo straconych rzeczy. Jedzenie już się robi, więc jeszcze trochę i... No, gdzieś tutaj... ten rekin tu mnie denerwuje strasznie. Ale blisko deska jest. Tratwa. Mam tylko nadzieję, że będę mógł do niej dopłynąć łatwo. I teraz pytanie, czy ja chcę robić... Ona bokiem przejdzie, nie? Może mi się uda tak dopłynąć do niej. Jestem zmęczony, pogłodny, ale... Ale może mi się uda. Cyk. I ta pala jest gotowa. Brawo. I zjedzmy ją. Mniam. No i tyle. Och, uratowany. Dobra, jedzenie mam. Picie mam. Tylko trzeba powiększyć sobie tratwę. No jest powiększona. Jak już mam powiększoną tratwę, to będę mógł sobie zrobić później maszt. Maszt? Nie maszt. Zawiasy, wow. Te deski razem. No to jeszcze mam, przecież je miałem, patrzcie. No ale skucha. Jak to ładnie można nazwać, skucha. Takie pierdołki tutaj. Kamieni mam trochę, także jest dobrze. Sumik by się przydał. Zamiast tego. To tutaj. Ananasik za chwilę zjemy. Potem rzucimy sobie ziemniaczki. O, wyspa była. Pięknie. Życie. Młotek? Nie, ten młotek wywalamy.
To schowiemy. To za chwilę zjemy. Ten młotek wywalimy. I cyk. I cyk. Skubańcu jeden. Ja cię dorwę, gnoju. Dam radę dopłynąć do wyspy? Ej, może? Jakbym dał radę dopłynąć do wyspy i zrobić sobie nie w tą stronę płynę, ekstra. I zrobić sobie szybciutko jeszcze. Nie dam rady znowu. Jakbym dał radę dopłynąć do wyspy, zrobiłbym sobie, jakby się udało, szybciutko kotwicę. No to by było git. Chyba nie dam rady kotwicy zrobić. Jakbym tak troszeczkę płynął, chociaż na tą malutką wysepkę. Na tą malutką taką wysepeczkę. I szybko bym zrobił kotwicę. Uda mi się? Jestem, jestem, jestem. Ach, prawie bym je złapał, ale łódka chyba stoi. Stoi. Okej. Jestem na wyspie. Nie chcę kwiatów, ja chcę zjeść mango, ja chcę dostać jakieś fajne rzeczy. Ja chcę arbuzy. O, tędy wespnę się. Jest arbuz. Jest arbuz i jest arbuz. Brawo. Tak z arbuzem w rękach, tak średnio. Nie ma tu nic ciekawego. Nie ma, ale jakbym zrobił sobie jeszcze siekierkę, której pewnie mogę zrobić, jest. I mogę ścinać drzewa. No. I teraz mamy postęp już z powrotem zrobiony, odpowiedni. Brawo, jest git. A więc tak. Jestem bardzo spragniony, ale mam arbuza. Także jest dobrze. Siekierkę do ścinania drzew. Jest git. Tylko gdzie moja tratwa? Mam nadzieję, że nie odpłynęła. Bo inaczej będzie koniec gry. Słuchajcie, gram bardzo długo już. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mango. Zetnę jeszcze to mango. Wracam na tratwę i kończę grę. Dziękuję wam, moi drodzy, serdecznie, z całego serca za to, że jesteście ze mną. Za to, że pomagacie mi przetrwać. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, że był trochę emocjonalny. Emocjonalny, emocjonujący. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz. No i jeżeli nie subskrybujecie kanału, zachęcam was do tego. Trzymajcie się ciepło. Ja sobie poczekam na niego, jeszcze go rozwalę, zjem jego mięso, połowię sobie teraz okolice.
i będę na topie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.